Myślę, że to bardzo ważna lekcja, którą warto zapamiętać, nosić w sobie, w sercu warto się nią dzielić, tak jak tą audioinspiracją. Witajcie w piątkowy poranek, już taki bardzo specjalny, bo za chwilę święta Bożego Narodzenia. Dzisiaj, zamiast historii świątecznej, coś mi kazało sięgnąć do bardzo ważnej książki z dziedziny rozwoju osobistego. Do, no, do poważnej pozycji. Do człowieka, którego bardzo cenię, um, lubię, znam i pra pracujemy ze sobą od wielu, wielu lat. Um, jestem dumny, że mogę tak o nim mówić. Dzisiaj, w pomarańczowej teczce, moi drodzy. Znowu najważniejsza chyba książka Briana Tracy, maksimum osiągnięć. Dobrze jest wracać do klasyki. Brian potrafi bardzo prosto przekazać bardzo ważne prawdy na temat rozwoju osobistego, na temat sensu tego rozwoju, na temat tego poszukiwania odpowiedzi na wielkie pytanie, dlaczego jedni ludzie odnoszą sukcesy, a inni nie. I z tej książki chciałem Wam przeczytać o takim prostym równaniu, bo pod koniec mowa jest o najważniejszym chyba składniku tego równania. Posłuchajcie zresztą sami. To fragment ze strony 58. Jedna z definicji potencjału jednostki opisana jest równaniem. Cw plus Cn razy P równa się Ipj. Pierwsze dwie litery. CW oznaczają cechy wrodzone. Są to cechy, z którymi się rodzisz twoje naturalne odruchy, temperament i ogólne zdolności umysłowe. Kolejne dwie litery CN to cechy nabyte a więc wiedza, umiejętności, talent, doświadczenia i zdolności, które uzyskałeś i rozwinąłeś w procesie dorastania i dojrzewania. Litera P oznacza postawę a więc Energię umysłu, którą angażujesz w wykorzystanie zespołu cech wrodzonych i nabytych. A IPJ to indywidualny potencjał jednostki. Wzór oznacza więc cechy wrodzone plus cechy nabyte, pomnożone przez postawę, dają indywidualny potencjał jednostki. Cechy wrodzone, naturalne talenty i zdolności, wewnętrzne aspekty osobowości są z grubsza ustalone w momencie narodzin. To twoje dziedzictwo genetyczne trudno je zmienić. Cechy nabyte to umiejętności i zdolności, które uzyskujesz drogą kształcenia i doświadczenia. Są to obszary, w których jesteś fachowcem i w których możesz osiągać mistrzostwo. Cechy nabyte można rozwijać, ulepszać i zmieniać poprzez naukę i doświadczenie. Jest to jednak proces powolny i wymagający namysłu, cierpliwości, dyscypliny oraz sporego wysiłku. Jedynym parametrem zawierającym w sobie wielką niewiadomą jest P postawa. Ona właśnie okazała się kluczem do tajemnicy, która zmieniła całe moje życie. Dzięki temu, że postawę można udoskonalać niemal w nieskończoność, nawet osoba o przeciętnych cechach wrodzonych i nabytych może dokonywać wielkich rzeczy, jeśli tylko ma bardzo pozytywną postawę. Ogromne możliwości rozwoju właściwego nastawienia nie są jego jedyną dobrą cechą. Co równie ważne, można je zmieniać natychmiast. Postawa, zatem, na równi ze zdolnościami, Decyduje o tym, co człowiek jest w stanie osiągnąć. Jest przy tym bezpośrednio kontrolowana przez wolę. Sam możesz w każdej chwili zdecydować, jaka będzie twoja postawa. Earl Nightingale uważał, że postawa to najważniejsze słowo na świecie. Wiemy, że powinniśmy mieć pozytywną postawę. Ciągle o tym słyszymy. Cóż to jednak oznacza? Postawa to sposób podejścia do życia. To Kąt natarcia, ogólne nastawienie i uzewnętrznienie myśli i uczuć. Pozytywna postawa to ogólnie optymistyczne i pełne radości nastawienie wobec ludzi, problemów i wydarzeń, z którymi masz do czynienia przez cały dzień. Postawa jest jednym z najlepszych wskaźników informujących o prawdziwym wnętrzu człowieka. Inni ludzie reagują na Twoją postawę wobec nich, odwzajemniając ją. To właśnie dlatego szczęśliwi optymiści wydają się wszędzie mieć przyjaciół. Wykształcenie takiego pozytywnego nastawienia wobec samego siebie i własnego życia to pierwszy krok do uwolnienia drzemiącego potencjału. Jedyną metodą obiektywnej oceny własnej postawy jest pilne obserwowanie swojej reakcji, kiedy sprawy idą nie po twojej myśli. Jak powiedział Epiktetus, Okoliczności nie stwarzają człowieka, one tylko pozwalają mu poznać samego siebie. Najłatwiej się dowiesz, z jakiej jesteś ulepiony gliny, przyglądając się własnym zachowaniom w warunkach stresu. Ujrzysz wtedy swoje prawdziwe ja, jakiekolwiek ono jest. Skąd bierze się postawa? Dlaczego nastawienie jednych jest pozytywne, a innych negatywne? Postawę Określają oczekiwania. Twoje oczekiwania co do siebie samego i życia mają wielką siłę. Wywierają ogromny wpływ na osobowość. Jeśli oczekujesz, że będą ci się przydarzały dobre rzeczy, twoje nastawienie do ludzi i sytuacji będzie pozytywne. Jeśli szukasz u innych ludzi dobrych cech, prawdopodobnie je znajdziesz. Jeśli oczekujesz, że dziś zdarzy się coś fantastycznego, prawdopodobnie tak będzie. Pozytywne oczekiwania to wyznacznik wspaniałej osobowości. Wytwarzają u ciebie postawę radosnego oczekiwania, która ramię w ramię kroczy ze szczęściem i pewnością siebie. Dają ci cudowną równowagę wewnętrzną, nonszalancki optymizm, który umożliwia konstruktywne reagowanie na wyzwania dnia codziennego. A jak już mówiłem, ty sam możesz decydować o tym, jakie będą te oczekiwania. Skąd zatem biorą się oczekiwania? Jedyną metodą dotarcia do praprzyczyny Twoich myśli i uczuć jest stopniowe zgłębianie warstw własnej osobowości. To jedyny sposób wprowadzenia szybkich i trwałych zmian w życiu, a także w działaniu. Wszelki ruch odbywa się od wewnątrz na zewnątrz. To, co robisz i mówisz, ma swoje źródło w życiu wewnętrznym. Twoje oczekiwania są określone przez przekonania o sobie i otaczającym cię świecie. Twoje oczekiwania co do ludzi, pracy i wszelkich elementów życia powstają w oparciu o to, co uważasz za prawdziwe. Nawet jeśli masz fałszywe lub ograniczające cię przekonania, będą się one przejawiały w Twoich oczekiwaniach, postawach, a w końcu w Twoich osiągnięciach. Zgodnie z prawem wiary, jeśli masz pogodne nastawienie do świata, jeśli uważasz, że świat to fajne miejsce, a ty jesteś dobrym człowiekiem, to będziesz oczekiwać najlepszego od siebie, od innych i od sytuacji, w których się znajdziesz. Twoje pozytywne oczekiwania znajdą wyraz w pozytywnej postawie, a zgodnie z prawem zgodności ludzie będą odwzajemniać tę postawę, którą wobec nich prezentujesz. Dostaniesz od nich to, co sam dajesz. Twoje przekonania określają zatem rodzaj twojej osobowości. Skąd biorą się przekonania? To pytanie prowadzi nas do chyba największego przełomu w psychologii XX wieku: odkrycia samokonceptu. Ale to już dalszy ciąg książki Maksimum Osiągnięć o samokoncepcie. Postawa magiczne. Słowo magiczne zjawisko, od którego zależy bardzo wiele, by nie powiedzieć wszystko, co osiągamy w naszym życiu. To ten kąt natarcia na wydarzenia, jakie mamy wokół siebie. Podejście do innych, do świata i do siebie przede wszystkim. Myślę, że to bardzo ważna lekcja, którą warto zapamiętać, nosić w sobie, w sercu, warto się nią dzielić, tak jak tą audioinspiracją. dlatego te... Piękne słowa Briana Tracy, głębokie i prawdziwe, wierzę w to, chciałem Wam złożyć w prezencie świątecznym. Życzę Wam, moi drodzy, pięknych dni świątecznych, magii, rodzinnej atmosfery. Niech te święta przyniosą nam coś pięknego, coś dobrego. Kończy się rok niezwykły, pełen różnych wydarzeń. Dobrze, do podsumowań roku jeszcze dojdziemy, na razie. Uspokójmy się trochę i dajmy sobie chwilę refleksji o sobie, o tym, jak myślimy, o tym, czego chcemy. Wszelkiej pomyślności, czyli, żeby świat się układał po Twojej myśli. Tego Ci życzę, nie tylko na te święta. Dziękuję za dzisiaj. Trochę dłuższy był fragment, bo myślę, że dzisiaj już nie spieszymy się do pracy, prawda? A może znalazłeś te audio inspiracje w ogóle za trzy miesiące, jest w tej chwili wiosna, a ja tutaj z drzewkiem no, nagrywam je tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt jeszcze raz i dobrych przemyśleń w święta i po świętach. Trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia. Już niebawem w drugi dzień świąt. Rano, więc pewnie znajdę jakąś dłuższą historię, bo w takie świąteczne audio inspiracje to możemy się rozsiąść i posłuchać czegoś dłuższego, już mam nawet pomysł. Tymczasem wspaniałej wigilii świetnych świąt, i do zobaczenia rano w poniedziałek. Tymczasem. Cześć.